Witam Państwa. Dzisiejszy wykład poprowadzę o tematyce, której teoretycznie jeszcze nie ma, ale już funkcjonuje. Chodzi o kosmiczne górnictwo. Takie podstawowe pytanie właśnie, które funkcjonuje już od wieków, myślę. Co chcemy znaleźć w kosmosie? Co nas tak interesuje, że ciągle zadzieramy te głowy w górę? Generalnie takim chyba wiodącym tematem jest poszukiwanie innych form życia. Ale szukamy tam natchnienia, szukamy zagrożenia, które może stamtąd przyjść w postaci meteoroidów, planetoidów i tak dalej. Ale spora część osób szuka również w kosmosie zysku. Problem oczywiście na dzień dzisiejszy to koszty transportu materiałów w przestrzeń kosmiczną. Koszt wyekspediowania jednej tony materiału to na dzień dzisiejszy około 17 milionów dolarów. To są kwoty ogromne. Ale istnieją firmy typu SpaceX, które deklarują, że w ciągu najbliższych kilku lat znacząco obniżą koszty tego transportu. Mówi się tutaj o koszcie wynoszącym nawet 200 tysięcy za tonę materiału wyniesioną w kosmos. Być może wtedy będzie się nam opłacało również nie tylko wywozić, ale również sprowadzać. Na dzień dzisiejszy koszt pozyskiwania materiałów na Ziemi jest czasami bardzo wysoki. Popatrzmy chociażby na cenę uncji platyny, która wynosi obecnie około 1100 dolarów za uncję, gdzie jeden ze współzałożycieli firmy Planetary Resources deklaruje, że za kilkanaście lat będzie w stanie zaoferować cenę 300 dolarów za uncję platyny pozyskanej z przestrzeni kosmicznej. Czy tak się stanie? Oczywiście zobaczymy. Nasz Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu z zagęszczonego obłoku molekularnego. Ta chmura gazu, która się składała głównie z wodoru i helu, również z pyłu kosmicznego, zapadła się grawitacyjnie. Tutaj najprawdopodobniej zaszły jakieś czynniki zewnętrzne, być może jakiś wybuch supernowej w pobliżu. To kurczenie się obłoku odpowiadało za zwiększanie się gęstości, szczególnie w jego centrum, oraz formowanie się wirującego coraz szybciej dysku protoplanetarnego. Szacuje się, że średnica tego dysku wynosiła około 200 jednostek astronomicznych, czyli to jest krotność odległości, średniej odległości Ziemi od Słońca. Oczywiście pierwotny Układ Słoneczny różnił się od obecnego. Planety krążyły po innych orbitach. Było znacznie więcej małych ciał niebieskich. Natomiast promieniowanie świetlne, wiatr słoneczny wyczyściły nasz układ z gazu i pyłu. Również wiele małych ciał zderzyło się z większymi, albo też zostało po prostu wyrzuconych w przestrzeń kosmiczną. Zderzenia, jak i wzajemne oddziaływanie ciał zmieniały parametry orbit. Ten proces, choć oczywiście w pewnym ograniczeniu, trwa do dnia dzisiejszego. Oddziaływania wprowadzają perturbacje do orbit planet, do orbit mniejszych ciał naszego Układu Słonecznego. Zmiany te oczywiście są dosyć trudne do dokładnego przewidzenia, szczególnie dla tych mniejszych ciał. Dlatego generalnie określamy, że mają one charakter chaosu deterministycznego. Astronomowie przewidują, że pomimo tych zachodzących procesów w Układzie Słonecznym, nasz Układ zachowa obecną postać, nie ulegnie jakimś drastycznym zmianom, przynajmniej do czasu, kiedy Słońce nie przemieni całego wodoru w swoim jądrze w hel, a wtedy zmieni się z gwiazdy ciągu głównego w czerwonego olbrzyma. Pochłonie najprawdopodobniej najbliższe planety, najprawdopodobniej również Ziemię. Ale oczywiście ta perspektywa jest odległa. To nie jest kwestia kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet pokoleń. Centrum naszego Układu Słonecznego stanowi Słońce. Jak już wspomniałem, jest to gwiazda ciągu głównego. Natomiast może ważniejszą informacją jest to, że Słońce zawiera 99,86% całej masy Układu Słonecznego. Zostaje nam
te 0,14% na pozostałe planety, planetoidy i inne ciała niebieskie, przy czym znowu z tych 0,14 0,12 zabiera Jowisz i Saturn, dwa największe olbrzymy w naszym Układzie Słonecznym. Stąd na Ziemię, pozostałe planety i te drobiazgi zostaje nam raptem 0,02% masy całego Układu. To daje nam porównanie, czym jest Słońce, a czym są nasze planety. Większość orbit dużych ciał krążących wokół Słońca położona jest blisko płaszczyzny orbity ziemskiej. Tutaj niektóre komety, obiekty pasa Kuipera są nachylone pod większym kątem do naszej ekliptyki. Generalnie orbitalny ruch ciał niebieskich obiegających Słońce opisał Jonathan Kepler na przełomie XVI-XVII wieku. On sformułował właśnie prawa ruchu planet. Według pierwszego prawa Keplera każde ciało krąży w przybliżeniu oczywiście po elipsie, a Słońce leży w jednym z ognisk tej elipsy. Im bliżej Słońca znajduje się planeta, czy też ciało niebieskie, tym szybciej się porusza. Generalnie orbity planet są właśnie elipsami, ale o takim niewielkim spłaszczeniu. Natomiast jest wiele komet, planetoid, obiektów pasa Kuipera, które krążą po silnie wydłużonych elipsach. Z tego też powodu odległość ciała niebieskiego od Słońca zmienia się w trakcie jego obiegu wokół naszej gwiazdy centralnej. Sama koncepcja górnictwa kosmicznego sięga początków eksploatacji, czy eksploracji właściwie kosmosu. To jedna z pierwszych wizji takiego komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a z drugiej strony jest to jakby odpowiedź na problem przeludnienia, problem kończących się zapasów, problem również zaopatrzenia przyszłych kolonii ziemskich, bo mamy takie w planach. Górnictwo kosmiczne to przyszła, choć jeszcze nieistniejąca, powiedzmy, gałąź przemysłu, która polega właśnie na pozyskiwaniu surowców naturalnych z przestrzeni kosmicznej. I tutaj możemy mieć dwa warianty. To może być problem dostarczania tych surowców z powrotem na naszą Ziemię, albo też zaopatrywania kolonii pozaziemskich, czy też wypraw pozaziemskich. Generalnie krajowe i międzynarodowe regulacje prawne już od dłuższego czasu uwzględniają istnienie tego sektora, chociaż nie funkcjonuje on jeszcze. Natomiast nie możemy go jakby pomijać. W tej chwili ilość czynnych pozaziemskich kopalni wynosi oczywiście dokładnie zero. Nic również nie wskazuje, że to się zmieni w ciągu powiedzmy kilku czy kilkunastu lat. Natomiast istnieją już regulacje prawne dotyczące własności tych przyszłych zasobów pozaziemskich. Wewnętrzna budowa Ziemi sprawia, że większość naturalnych zasobów naszej planety jest uwięziona na zbyt dużej głębokości, by były one dostępne dla tradycyjnego górnictwa. Udaje nam się w tej chwili wydobywać złoto z głębokości niewiele przekraczającej 4 km. Najgłębszy odwiert na świecie to ten wykonany w Rosji. On ma ponad 12 tysięcy metrów, ale kopiąc na tak duże głębokości, napotykamy na problem termiczny. W kopalni złota w Republice Południowej Afryki panuje temperatura około 60 stopni Celsjusza i gdyby nie układy chłodzenia, nie dałoby się tam pracować. Przy tym odwiercie 12-tysięcznym temperatura na jego końcu wynosiła 180 stopni. Stąd też potrzebowalibyśmy innych technologii, by te złoża wydobywać. Państwa, które mają złoża naturalne na swoim terytorium, zyskują oczywiście na jego wydobyciu, sprzedaży tych surowców, nie tylko finansowo, ale również politycznie. Tutaj najlepszym przykładem może być organizacja OPEC, zrzeszająca kraje wydobywające ropę naftową. Ale oczywiście przecież ropa naftowa nie jest jedynym naszym strategicznym surowcem. Tutaj możemy wymienić chociażby kobalt, wolfram, lit, platynowce, metale ziem rzadkich. Tych pierwiastków, które potrzebujemy w różnych gałęziach przemysłu, jest coraz więcej, a ich zasoby są naprawdę ograniczone. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znacząco zmieniło się nasze wyobrażenie, jeżeli chodzi o Układ Słoneczny.
Wzrastająca dokładność przyrządów obserwacyjnych prowadzi do odkrywania nowych obiektów i to nie tylko chodzi o księżyce odległych planet zewnętrznych, czy też skalnych okruchów właśnie z pasa Kipiera, ale również planetoid, komet, meteoroidów w bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi. Te obiekty nazywane właśnie jako NEO, czyli Near Earth Objects, interesują nas chyba najbardziej, jeżeli chodzi o potencjalne źródło przyszłych surowców. Dowiadujemy się też właśnie coraz więcej o składzie, budowie tych obiektów. Na niektóre z nich wysłano już misje zrobotyzowane. Powstają nawet serwisy internetowe, na których zamieszcza się orientacyjną wartość poszczególnych obiektów na podstawie oczywiście szacunkowych danych dotyczących złóż, które się na nich znajdują. No nic tak nie przemawia do wyobraźni jak wizja zdobycia z jednej strony niezależności surowcowej, a z drugiej niewyobrażalnych pieniędzy. Te wszystkie bogactwa wydają się na wyciągnięcie ręki, aczkolwiek ta ręka musiałaby być na razie bardzo długa. Skarby, które tam się znajdują, możemy podzielić jakby na kilka kategorii. Z jednej strony są to deficytowe surowce, które potencjalnie moglibyśmy transportować na Ziemię. To mógłbym tutaj wymienić iryt, pallad, platynę, rod, wolfram. Jest też druga grupa surowców, które mogłyby być przydatne przy rozbudowie infrastruktury kosmicznej. Chodzi tutaj o żelazo, mangan, tytan, nikiel. To są surowce, z których tworzymy konstrukcje, które chcemy wysyłać i rozbudowywać w przestrzeni kosmicznej. Będziemy mieli też grupę oczywiście substancji, które podtrzymują życie, woda, tlen, a także substancje, które mogą służyć jako paliwo. Tutaj również możemy do nich zaliczyć wodę, ale wodór, metan, amoniak. Jeśli perspektywa kolonizacji innych ciał niebieskich zapowiadana zarówno przez agendy państwowe, czy też podmioty komercyjne ma się ziścić, to niezbędnym stanie się właśnie pozyskiwanie surowców z przestrzeni kosmicznej. Każdorazowe pokonywanie ziemskiej studni grawitacyjnej jest nieopłacalne, zbyt kosztowne. Jak zwykle w takich przypadkach mamy do czynienia z dwoma grupami przedstawiającymi przeciwstawne interesy. Istnieje oczywiście grupa krajów zainteresowanych pozyskiwaniem surowców z kosmosu, ponieważ sami nie posiadają takich na swoim terenie, ale także podmioty prywatne, które właśnie liczą na potencjalne zyski. Amerykanie od lat dbają o zachowanie swobody działania, pozostają chociażby poza układem księżycowym. W roku 2015 wprowadzili nawet w ustawodawstwie wewnętrznym wstępne regulacje dotyczące wydobycia pozaziemskiego i własności tych surowców. Druga grupa to ci niezadowoleni, ci, którzy na szybkim rozwoju kosmicznego górnictwa mają zbyt wiele do stracenia. Regularne dostawy różnych surowców spoza Ziemi całkowicie odmieniłyby nasz rynek i podział polityczny, wpływy i tak dalej. Drugą grupę wstrzymującą politycznie rozwój górnictwa kosmicznego to również te podmioty, które chciałyby zabezpieczyć swój udział w tym biznesie, ale z różnych względów nie mogą tego zrobić. Nie stać ich na prowadzenie własnego programu kosmicznego, czy też mają inny utrudniony dostęp. W interesie tych grup leży jak najdłuższe opóźnianie tego typu przedsięwzięć albo zmiana ustawodawstwa, tak by odnieść odpowiednie korzyści. O ile górnictwo kosmiczne stanowi potencjalną żyłę złota, to niestety dzisiejsza technologia, przede wszystkim rakietowa, jest zbyt niedoskonała, zbyt droga w eksploatacji. Nie wiadomo, które z rozwiązań technologicznych będzie najbardziej opłacalne, jeżeli chodzi o sprowadzanie surowców na Ziemię. Opracowanie kolejnych oczywiście kosztuje. Zakładając, że komercjalizacja sektora rakietowego rzeczywiście doprowadzi do obniżenia kosztów lotów kosmicznych, to już teraz należałoby rozpocząć opracowywanie infrastruktury wydobywczej. Bowiem największe zyski osiąga się oczywiście w pierwszym okresie po wprowadzeniu takiej technologii czy takiej infrastruktury do użytku, a nie wtedy, gdy mamy już do czynienia z konkurencją. W naszym Układzie Słonecznym znajduje się pas asteroid, który właśnie może być takim niewyczerpalnym źródłem wielu surowców.
Główny pas znajduje się między orbitą Marsa i Jowisza, ale w Układzie Słonecznym istnieją również inne zbiory małych ciał niebieskich. Pas Kuipiera, dysk rozproszony, obłok Orta, ale jest również wiele mniejszych skupisk, w tym właśnie planetoidy położone stosunkowo blisko powierzchni Ziemi. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe, gdyż najpierw trzeba stworzyć tą technologię, o której już wspominałem, pozwalającą na wydobywanie surowców z takich asteroid, a następnie przetransportować je na Ziemię. Istnieją jednak już firmy, chociażby firma Deep Space Industries, które od kilku lat pracują nad realizacją takiego bardzo śmiałego celu, jakim jest właśnie stworzenie tych podstaw kosmicznego górnictwa. To kalifornijskie konsorcjum zapowiadało właśnie na ten rok pierwszą prywatną misję, podczas której chcą umieścić na jednej z asteroid mijających Ziemię satelitę o nazwie Prospector One. Jest to urządzenie, które nie będzie dokonywało jeszcze samego pozyskiwania surowców, natomiast zajmie się mapowaniem powierzchni asteroidy oraz analizą znajdujących się w niej zasobów. W ten sposób zostaną zebrane niezbędne dane, które umożliwią oszacowanie zasobów znajdujących się na danej asteroidzie i pozwolą na podjęcie decyzji co do dalszej eksploatacji. Prospector One będzie takim niewielkim urządzeniem o masie około 50 kg. Do jego napędu ma być właśnie użyta woda, ponieważ na sporej liczbie asteroid odkryliśmy wodę, oczywiście nie w postaci płynnej, ale w postaci związków chemicznych występujących w połączeniu z innymi. Natomiast będzie można pozyskiwać tą wodę w celu uzupełnienia paliwa rakietowego i przemieszczania się z planetoidy na planetoidę. Dzięki temu rodzajowi napędu satelita nie będzie musiał powracać na Ziemię, a będzie mógł pełnić swoją misję przez określony dłuższy czas. Jakie skarby kryją nasze planety? Sonda Messenger, która zakończyła swój żywot rozbijając się celowo o powierzchnię Merkurego, wykazała, że w kraterach tej planety położonej najbliżej Słońca zalega duża ilość lodu, dużo więcej tego lodu niż do tej pory sądzono. Właśnie szacowano wcześniej, że zalegająca w cieniu lodowa pokrywa ma grubość zaledwie kilku metrów, a wygląda na to, że w rzeczywistości nie doszacowano tego przynajmniej o jeden rząd. Na dzień dzisiejszy szacujemy, że jest to pokrywa 50-metrowa, ale z taką dokładnością dosyć rozrzuconą, bo przedział tej dokładności wynosi plus minus 35 metrów, stąd nasza dokładność tych pomiarów nie jest jeszcze zbyt wysoka. Natomiast być może te wątpliwości rozstrzygnie kolejna europejska sonda BP Colombo, która za kilka lat ma właśnie udać się w okolice Merkurego i kontynuować misję podjętą przez sondę Messenger. Jeżeli chodzi o drugą planetę, czyli Wenus, jej skorupa jest zbudowana z bazaltu, ale występują tam także duże złoża płynnego ołowiu i bizmutu. To dzięki właśnie tym pierwiastkom Wenus jest najjaśniejszym obiektem na naszym niebie. Z powodu grubej warstwy atmosfery stanowi także takie wysokociśnieniowe piekło. Panuje tam temperatura rzędu 460 stopni Celsjusza. Jest jeszcze wyższa niż na Merkurym. Ciśnienie jest 90-krotnie wyższe od ziemskiego. No i żeby eksplorować Wenus, potrzebujemy zupełnie nowych rozwiązań, choć być może po części już je posiadamy. Jedna z firm współpracujących z NASA prowadzi próby w takim ogromnym ciśnieniowym zbiorniku, w którym właśnie panuje odpowiednia temperatura i tak ogromne ciśnienie, gdzie dwutlenek węgla, który stanowi główny składnik atmosfery Wenus, jest w stanie nadkrytycznym. W tym stanie zanika różnica pomiędzy fazą ciekłą i gazową substancji. No i w takich warunkach właśnie testujemy nowe materiały na tranzystory, na elektronikę. Mówię tutaj o węgliku krzemu. Być może dzięki temu materiałowi elektronika, która ma działać na Wenus, nie będzie musiała być zabezpieczona w pancerzach, które wytrzymają ciśnienie i temperaturę, a będzie mogła pracować w tych ciężkich warunkach. Wówczas w górnych warstwach atmosfery mogłyby krążyć stacje badawcze, a na Wenus pracować roboty, które mogłyby
dokonywać pomiarów, czy też również eksplorować powierzchnię. Kolejnym obiektem, zdecydowanie bliższym nam, jest Księżyc. Podobnie jak Antarktyda, nasz satelita jest bogaty w cenne pierwiastki. Jednak pomimo bliskości Ziemi, ich eksploracja również będzie wymagała nowych i drogich technologii. Sonda Lunar Prospector zebrała dane o występowaniu na Księżycu chociażby toru. Jest to pierwiastek, który w przyszłości być może mógłby być wykorzystywany jako paliwo jądrowe. Ale obecność toru wskazuje również, gdzie znajdują się skały Creep. To są skały, które zawierają fosfor, potas, pierwiastki ziem rzadkich. Dla ustanowienia stałej obecności człowieka na Księżycu bardzo ważny będzie również zalegający na jego powierzchni drobny pył, regolit. Składa się on głównie z tlenu, krzemu, żelaza, wapnia, tytanu, magnezu, również glinu. Ten księżycowy regolit będzie można wykorzystywać do stworzenia chociażby struktur mieszkalnych. Można go po prostu spiekać, tworząc bardzo twarde i wytrzymałe materiały budowlane. A z uwagi na obecność w tym pyle krzemu, rozważana jest również możliwość wykorzystywania go do produkcji paneli fotowoltaicznych, które zapewniłyby energię niezbędną do funkcjonowania baz księżycowych. Do innych zasobów obecnych nieco głębiej pod powierzchnią Księżyca należą również rzadko występujące na Ziemi metale jak platyna czy chociażby złoto. Ale nasz towarzysz ma również olbrzymie zapasy innej substancji. Ta substancja może całkowicie odmienić naszą cywilizację. Mam tutaj na myśli Hel-3, który jest rzadkim izotopem, ale podczas reakcji termojądrowej z deuterem generuje ogromną ilość energii. Tutaj takie szacunki, że około 100 kg helu mogłoby przez rok zasilać w energię Warszawę. Natomiast na Ziemi ilość tej substancji jest bardzo minimalna, wynosi około 10 kg. Za to na Księżycu złoża szacowane są na około 500 milionów ton. Dlatego jeżeli uda nam się w przyszłości opanować fuzję termojądrową, Hel-3 będzie mógł zastąpić nie tylko paliwa kopalne, ale również uran. Amerykańskie misje przywiozły z Księżyca trochę kawałków skały księżycowej. Przywiozły ich dokładnie 370, przy czym 270 podarowano różnym krajom, 100 rozdano poszczególnym stanom Stanów Zjednoczonych. Stąd te księżycowe skały dotarły do bardzo egzotycznych państw typu Afganistan, Trinidad, Tobago czy Libia. Ale sporo z nich zaginęło. Ponad 1/3 tych kawałków księżycowych zniknęła w sposób niewytłumaczalny, a te kawałki skał warte są fortunę. Na różnych forach internetowych, a również nawet na aukcjach w domach typu Sotheby, czasami pojawiają się fragmenty skał księżycowych i osiągają dosyć astronomiczne ceny. Stąd jeżeli ktoś zupełnie przypadkiem jest w posiadaniu nawet niewielkiego okrucha skały księżycowej, myślę, że o przyszłą emeryturę nie musi się specjalnie martwić. Jeżeli chodzi o Mars, to jest to najbliższa mentalnie pod względem chęci kolonizacji nam planeta. Wyprawy na Marsa napędzały tematykę science fiction już od XIX wieku, a być może nawet i wcześniej. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że to jałowa pustynia, natomiast nie ma tam jakichś specjalnych zasobów, ale to mylne podejście. Mars swoją budową przypomina ziemską. Dane zebrane przez chociażby łazik Curiosity i pozostałe misje robotyczne wskazują, że obie planety są właśnie zbliżone pod względem budowy geologicznej. Wielkim odkryciem okazały się właśnie małe, okrągłe struktury bogate w hematyt. Są one tutaj widoczne na dolnym zdjęciu po lewej stronie. Stąd Mars tak naprawdę jest prawdziwym skarbcem chemicznym. Z marsjańskich minerałów można uzyskać aluminium, bizmut, chrom, cynk, kobalt, mangnez, miedź, molibden,
niob, ołów, tytan, tutaj możemy wymieniać naprawdę sporo tych materiałów, co się tam znajduje. Nie sposób wymienić wszystkich tych marsjańskich złóż. Natomiast będzie je można wykorzystywać do celów konstrukcyjnych, między innymi właśnie aluminium czy żelazo do wytopu stali. Produkcji nadprzewodników i trwałych stopów metali, tutaj takimi dodatkami stopowymi są chociażby niob, kobalt, magnez i tak dalej. Możemy tam również znaleźć minerały, które nam posłużą jako elementy do budowy statków kosmicznych i powłok chroniących przed promieniowaniem. Pomijając skały przywiezione z Księżyca, jedyne prace górnicze, jakie do tej pory odbyły się na Marsie i asteroidzie właśnie Ryugu. Jednym z takich elementów, które umożliwią tą eksplorację, miał być kret. To część oczywiście większego urządzenia, które zostało wysłane na Marsa wraz z jedną z sond robotycznych. Jego zadaniem jest, a właściwie było, wkopanie się na głębokość około 5 metrów w głąb planety i pobranie próbek, które podczas analizy dadzą nam odpowiedź na wiele pytań dotyczących historii tej planety. Do tej pory inne urządzenia były w stanie pobrać próbki z głębokości maksymalnie 10 cm, więc tutaj miał być przełom. Niestety już na dzień dzisiejszy wiemy, że ta misja nie powiodła się. Niestety może nie zawiódł sam sprzęt, jak podają niektóre agendy, zawiódł Mars, którego struktura gruntu okazała się inna w miejscu podjętej próby wbicia się w głąb marsjańskiej planety. Zbyt luźny piasek marsjański nie zapewniał odpowiedniego tarcia, by urządzenie mogło się zagłębić na większą głębokość. Natomiast zdobyto kolejne dane. Prawdopodobnie trzeba będzie skonstruować nieco inne urządzenie. Tutaj należałoby pochwalić polskich inżynierów, którzy brali udział w projekcie samego urządzenia wbijającego. Nie można im tutaj nic zarzucić. Samo urządzenie spisało się prawidłowo, natomiast mówię, zawiódł grunt. Przejdę może teraz jeszcze do pasa planetoid, bo te planetoidy są naszym jakby takim potencjalnym celem, jeżeli chodzi o zasobność tych materiałów. Każda asteroida oczywiście może być inna, dlatego należy jej w pierwszej kolejności dokładnie zbadać. W pasie między orbitami Jowisza i Marsa występują przede wszystkim obiekty trzech typów, typu węglowego, krzemowego i metalicznego. Z tych ostatnich moglibyśmy pozyskiwać żelazo i nikiel. Największa z planet karłowatych, Ceres, która również występuje w tym obszarze, może być złożona nawet w 27% z wody, jak szacujemy. Jest jej tam pięciokrotnie więcej niż słodkiej wody na Ziemi. Woda w asteroidach jest zwykle chemicznie związana w różne struktury mineralne, dlatego do jej uzyskania potrzebne będzie oczywiście odpowiednie źródło energii, które zapewni nam przetworzenie tych substancji. Natomiast zaletą asteroid są ich niewielkie wymiary. Być może w przyszłości będzie można w całości transportować je w okolice Ziemi i tutaj eksplorować, a być może również znajdziemy sposób na przesłanie ich na powierzchnię naszej planety. Tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o miedzi, która jest jednym z surowców uznawanych właśnie za strategiczny. Jest ona jednym z trzech najbardziej użytecznych metali w naszym świecie. Zaraz po żelazie i aluminium. Wynika to oczywiście z jej właściwości fizycznych, czyli plastyczności, ciągliwości, które umożliwiają formowanie jej w dowolnym kształcie. Wyróżniają także najlepsze przewodnictwo elektryczne i cieplne spośród wszystkich powszechnie używanych metali. Tym bardziej coraz większe znaczenie ma poszukiwanie złóż miedzi także poza naszą planetą. Nie tylko w kontekście kolonizacji kosmosu, ale również w kontekście sprowadzania tej substancji na Ziemię. Tutaj dwie polskie uczone, których wyniki już pracy zostały zamieszczone w literaturze, oszacowały, że na asteroidzie Hebe, która jest szóstą w kolejności odkrytą planetoidą w pasie planetoid, jest znaczne złoże miedzi, które zaspokoiłoby nasze zapotrzebowanie zapewne na tysiące lat. Ta planetoida o średnicy około 190 km
No tutaj musiałbym policzyć zera, tych zer jest tutaj ogromna ilość, 10 do 12, czyli to jest około biliona, tak? Biliona ton miedzi. Również japońska agencja wysłała sondę Hayabusa 2 w kosmos 6 lat temu, czy już obecnie 7. Zetknęła się ona z asteroidą właśnie Ryugu po raz pierwszy podczas manewrów w lutym 2019 roku. Później nastąpiło jeszcze kolejne zbliżenie do planetoidy. Przy tych okazjach sonda rozlokowała na powierzchni planetoidy 3 niewielkie urządzenia oraz próbnik Maskot. I w ciągu kilkunastu miesięcy towarzyszenia asteroidzie sonda ta przeprowadziła obserwacje, które pomogły określić zarówno rodzaj materii i skał znajdujących się na powierzchni, ale również skład chemiczny i właściwości geofizyczne tej planetoidy. Ryugu została scharakteryzowana jako nieregularny, gąbczasty twór zbudowany z lekkiego, niespójnego materiału. Podczas tego lutowego zbliżenia się sonda zanotowała pierwsze zetknięcie właśnie z powierzchnią Ryugu. Z kolei 2 miesiące później sonda przeprowadziła kontrolowany strzał na powierzchni planetoidy. Ten strzał wytworzył na nim niewielki krater. Podczas kolejnego lądowania został pobrane próbki właśnie z okolicy tego krateru i przesłane zostały one następnie w formie zasobnika z tymi próbkami na Ziemię. Kolejne dwie planety to gazowe olbrzymy. Te gazowe olbrzymy stanowią dla nas coś w rodzaju przyszłej stacji paliwowej, gdyż znajdują się tam ogromne złoża różnego typu węglowodorów, które mogłyby stanowić źródło napędu dla przyszłych ekspedycji podążających w dalsze rejony naszego Układu, a także poza ten nasz Układ Słoneczny. Niestety tutaj nie mamy aż tak dużo czasu, by omawiać wszystkie obiekty znajdujące się w naszym Układzie Słonecznym. Dalsze planety, czyli lodowe giganty, również zawierają odpowiednie złoża innych minerałów czy substancji, które chcielibyśmy pozyskiwać. Ta branża górnictwa kosmicznego dopiero naprawdę raczkuje. Firmy, które tutaj wymieniałem, już kilkukrotnie zmieniały swoich właścicieli ze względu na bankructwo, które niestety je dotknęło, ale wciąż znajdują się kolejni inwestorzy, którzy pragną zasilić finansowo te przedsiębiorstwa, ponieważ widzą potencjał w takiej działalności. Oczywiście patrzą oni perspektywicznie nie na 10-15 lat do przodu, a 30-50, być może i więcej. Stąd ta dziedzina, której jeszcze nie ma, na pewno nie umrze. Będziemy na nią z jednej strony skazani, chcąc wysyłać ekspedycje w dalsze zakątki kosmosu, a ta wizja tego potencjalnego zysku, myślę, będzie napędzała kolejnych inwestorów ryzykujących obecnie pewne kwoty, które być może w przyszłości zwrócą im się wielokrotnie. Dziękuję bardzo za uwagę.